Miło mi, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tak doniosłej uroczystości 50-lecia startu i pracy z młodzieżą pani Jadwigi Wilejko. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze młodym chłopcem i słyszałem o osiągnięciach pani Jadwigi, to podnosiło to tak jakby nas, mieszkańców Prudnika, na taką, z taką dumą odnosiliśmy się do tego. Bo w sumie pani Wilejto była rekordzistką świata, olimpijką, medalistką mistrzostw świata. Takich ludzi w Prudniku było mało. I kiedy poznałem panią Wilejto, okazało się, że pani Jadwiga nie tylko jest wspaniałym sportowcem, ale jest wspaniałym człowiekiem. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku na 47. sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 roku przyznała tytuł Honorowy Obywatel Gminy Prudnik. Pani Ja nie umiem mówić, oni mnie tak wykolegowali. Dlatego my, pani Jadziu, mamy dla pani prezent, taki mały, skromny albumik stworzyliśmy. I ja sobie pozwolę przeczytać fragment tego albumu. To jest nasza radosna twórczość. W tym albumie są też takie anegdoty, które my pamiętamy, nam utkwiły w pamięci, ale to już, jeżeli pani będzie chciała, to puści to dalej. Ja natomiast pozwolę sobie przeczytać wierszyk. Może dla niektórych to mistrzyni świata, dla nas koleżanka. Mądra i bogata w wiedzę, doświadczenie, talent do młodzieży, co nam pomagała wejść na ścieżkę wiedzy pedagogicznej. W domu matka, żona i kucharka. W pracy świetny nauczyciel i koleżanka. W klubie trener pierwszej klasy. Poświęcała się dla wszystkich, wcale nie dla kasy. Robiła co mogła, działała gdzie się dało, by propagować sport, zdrowy styl życia, dbałość o ducha i ciało. Ciągle w pośpiechu, ciągle na rowerze, w czapce z torebką, którą w dobrej wierze pozostawiała gdzie popadnie, nie myśląc o tym, że ją ktoś ukradnie. I taką pamiętamy naszą panią Jadzię, pomimo że ją wywiało daleko nad morze. I dochodzą do nas różne informacje, że nasza emerytka ma tam różne prace, a to prowadzi zajęcia, to w dwóch klubach działa, w Komitecie Olimpijskim też się zaangażowała i wcale nas to nie dziwi. To jest cała Jadzia. Nie spocznie na laurach, kiedy może działać. Życzymy sukcesu, radości z działania, zdrowia, powodzenia, u innych uznania. A my się szczycimy, że na jednej hali z Jadwigą Wilejto żeśmy pracowali. Ja teraz powiem jako mieszkaniec Prudnika. Tak to się w życiu stało, że po prostu jestem też i zastępcą burmistrza miasta Prudnika. Przeprosiłem panią Jadwigę za to, że burmistrz nie mógł być, ponieważ wcześniej na dzień dzisiejszy miał umówione spotkanie z mieszkańcami Moszczanki, tam w tej chwili jest. Ja dzisiaj miałem, już trwa od półtorej godziny spotkanie w Czyżowicach z seniorami. Tam mnie nie ma, jestem tutaj, ponieważ uważamy, że przy takiej okoliczności nie moglibyśmy tutaj nie być. Ale chcę powiedzieć coś od siebie, coś od serca. Ja pamiętam, a jestem uczniem szkoły podstawowej numer 1 w Prudniku. Tam siedzi mój były dyrektor. Jak bardzo się cieszyłem, jak jeszcze czułem wielki zaszczyt jako uczeń, że mamy taką osobę w gronie Prudnika. 50 lat to szmat czasu, niewątpliwie szmat czasu, choć patrząc na oblicze pani Jadwigi, na jej postawę, na jej krzepką postać. Nie chcę się wierzyć, że te 50 lat kariery zawodniczej to właśnie dotyczy pani Jadwigi. Niewiele jest osób w historii ziemi prudnickiej, miasta Prudnika, ale i województwa opolskiego, które tak znakomicie rozsławiały imię Prudnika, imię województwa, imię naszego kraju w świecie. I do tych osób niewątpliwie należy nasza droga pani Jadwiga. Kapituła Róży Pogranicza, nowo powołanej w tym roku
Nagrody Powiatowej w uznaniu zasług pani Jadwigi dla rozwoju ziemi prudnickiej, dla jej promocji, jako jednemu z dwóch sportowców dotychczas przyznała to zaszczytne wyróżnienie, właśnie Róże Pogranicza. Drugim sportowcem ziemi prudnickiej, który dostąpił tego zaszczytu, jest pan Stanisław Szozda. Chciałam serdecznie podziękować, że przyszliście na to nasze spotkanie wraz z panem Ryszardem Kaszą, jego żoną, koleżankami i kolegami z pracy byłej mojej z jedynki. Właśnie urządziliśmy to spotkanie. Myślę, że państwu i mnie będzie tu bardzo miło. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że tutaj jesteście razem ze mną. 30 lat, trochę więcej nawet, bo przyjechałam 2 listopada, wyjechałam 28 po 30 latach tu z Prudnika. Zostały tu moje najpiękniejsze lata, sukcesy, no i bardzo dużo przyjaciół, znajomych. Z tej strony w większości siedzą moje zawodniczki. Jest mi bardzo miło. Moje koleżanki, z którymi ja strzelałam również i które dostarczyły mi wiele bardzo miłych przeżyć, emocji i sukcesów, z których ja się cieszyłam razem z nimi. Również tu chciałam podziękować jednej z zawodniczek, której nie widziałam 12 lat, a która przyjechała aż z Londynu, żeby zaszczycić moje to spotkanie. Dziękuję bardzo, Asiu. Ja się wzruszyłam, trochę wybaczcie mi. 30 lat tutaj spędzonych, wcześniej wiele lat również na ziemi szczecińskiej i w tym miałam tylko takich znaczących dwóch trenerów, bo to był pierwszy mój trener, pan Dionizy Michalczyk. Jako dziecko do niego trafiłam w 4 klasie. On mnie nauczył myśleć, strzelać mięśniami, nie to inaczej, gdzie to jest bardzo ważne. I w sumie dzięki niemu zawdzięczam najwięcej moich sukcesów, które w późniejszym czasie, jak się tutaj przeprowadziłam do Prudnika jako już dorosła zawodniczka i już osiągająca wysokie wyniki sportowe, wieloletnim moim trenerem był pan Roman Karawan. Jeden i drugi trener już odszedł, nie ma ich tu wśród nas i dlatego poproszę państwa, żebyście wstali i uczcili minutę ciszy. Dziękuję bardzo. Na przestrzeni moich 50 lat tej przygody z łukiem były wzloty, upadki, dużo radości, mniej smutków, ale pamiętam tylko te radosne chwile. Te, które były może dla mnie krzywdzące, niemiłe, po prostu je odrzucam. Nie ma ich. Nie są już ważne. Ważne, że my tu jesteśmy, że 50 lat jest za mną, a jeszcze wiele lat przede mną. Chciałam państwu powiedzieć, że po 24 latach w tym roku ponownie wzięłam łuk do ręki i strzelałam zawody, gdzie mnie to zdopingowało. Kiedyś dziewczyny mnie prosiły wiele razy i nie zgodziłam się strzelać. A w tym roku ta rocznica spowodowała, że mnie zdopingowała. Strzelałam na Mistrzostwach Polski Weteranów w Warszawie i też zdobyłam złoty medal. Thank you.